Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I tu pan Wojciech Więckowski kilka pytań mi stawia. Szanowny panie Stanisławie, po pierwsze, jak ocenia pan postać generała Zygmunta Berlinga? Bohater, zdrajca czy postać niejednoznaczna? No, za bohatera to ja go nie uważam. Za zdrajcę też go nie uważam, no za postać niejednoznaczną. Z tych trzech możliwości to za postać niejednoznaczną, bo on później tam sowieciarze jednak go odsunęli w cień, więc musieli mieć powody, żeby go odsuwać i dlatego uważam go za postać niejednoznaczną. Drugie pytanie. Jakie działania powinien podjąć Kościół katolicki, aby nie dać zakneblować sobie ust, nie zejść ponownie do krypt? Czy jest jeszcze nadzieja na odwrócenie coraz większej lewackiej dominacji? Co należałoby zrobić? Jeśli chodzi o Kościół katolicki, no to po pierwsze no, przywództwo, żeby jakieś miał takie na miarę, może nie na miarę prymasa Wyszyńskiego, bo to bardzo trudne, ale no, kogoś takiego, który by przynajmniej miał takie ambicje. Bo to pozwoliłoby na bardziej zdecydowane zaznaczanie swojej obecności tutaj i na przeciwdziałaniu abdykacji. Tego moim zdaniem tego katolicy w Polsce oczekują od Kościoła. I jeżeli Kościół się, tu mówię o duchowieństwie, jeżeli się nie weźmie za siebie, to rzeczywiście może tę sprawę przegrać. I należałoby tutaj zacząć od wypalenia ogniem i żelazem tych wszystkich łajdac, które do tej pory były tolerowane. Agentury i tych tam seksualnych takich rozmaitych ekscesów. Jeżeli się tutaj nie wprowadzi dyscypliny, i to naprawdę środkami radykalnymi, no to bardzo trudno później będzie o przywódcę. Bo jak taka anarchia zapanuje, że każdy tam tego, no to o żadnym przywództwie nie ma mowy. Natomiast co robić, żeby nie dać się odwrócić lewacką dominację? No nie poddawać się duraczeniu, no i tyle. Nie poddawać się duraczeniu, domagać się, jeżeli na przykład system edukacyjny jest zdominowany przez lewactwo, to domagać się tutaj wprowadzenia alternatywnych metod kształcenia młodzieży i dzieci. Bo tu pan Czarnek pewne słuszne posunięcia w słusznym kierunku, w dobrym kierunku zapowiada. No ale pan Czarnek, no dłużej klasztora niż przeora, zmieni się rząd i pan Czarnek przestanie być ministrem. W związku z tym musimy mieć takie gwarancje bardziej trwałe i likwidacja państwowego monopolu edukacyjnego byłaby tu bardzo pomocna. Trzecie pytanie. Niedawno obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym chciałbym zapytać, kto jest pana ulubionym żołnierzem wyklętym i dlaczego? W razie problemu z wyłonieniem jednego może pan opowiedzieć o kilku. Prosiłbym również, żeby opowiedział pan o jakimś zapomnianym żołnierzu wyklętym, który według pana zasługuje na docenienie i upamiętnienie. No, zacznę od końca. Myślę o tych, którzy byli skazani na śmierć i właściwie nie przeszli do jakiejś zbiorowej pamięci. W ich przypadku komunie się udało, że tak powiem, zabić ich podwójnie, ciało i duszę. Także to uważałbym, że to trzeba by było jakoś, no nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o to, który żołnierz wyklęty jest moim takim ulubionym, to Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka. To bardzo ładnie pisze o nim Józef Mackiewicz w książce Nie trzeba głośno mówić.
żebyś tylko tam, taka rozmowa jest dwóch takich jegomościów i ten mówi, jak będziesz szedł do łupaszki, to mówi, żebyś nie spotkał baby z pustymi wiadrami, a ten dlaczego, bo jak ty spotkasz taką babę, to ona nieszczęście przynosi, to on wyjmie pistolet i zastrzeli ciebie. Łupaszka był znany z tego, że bardzo miał taki, pozbawiony był złudzeń, jeśli chodzi o Sowietów, to przy okazji operacji Ostra Brama się zaznaczyło, on nie dał się nabrać na to, w odróżnieniu od innych. No i bardzo był bardzo czujny na konfidentów, w związku z tym mógł tak długo działać. No, oprócz tego to Hieronim Dekutowski Zapora, ale to głównie przede wszystkim może z tego powodu, że on działał na terenie, z którego ja pochodzę, tam z Lubelszczyzny, z tego rejonu Bełżyc, no i on tam właśnie na tym obszarze operował, więc jest mi ta postać szczególnie, powiedzmy, bliska. Pan Mirosław Myszo. Witam, szanowny panie Stanisławie. Proszę się podzielić, czy miał pan okazję poznać Helenę Łuczywo, która ma piękną kartę opozycyjną jako redaktor tygodnika Mazowsze? No, poznać to nie, bo to konspiracja temu nie sprzyjała. Natomiast raz byłem w takiej sytuacji towarzyskiej z panią Heleną Łuczywo. Już nie pamiętam, o co tu chodziło, ale towarzyszyłem koledze Wojciechowi Fałkowskiemu, który tam był czynny w tej konspiracji. No ja też brałem udział. I jakieś takie było spotkanie z dwiema paniami konspiratorkami i jedną z nich była Helena Łuczywo. On ją znał, dlatego że to była żona jego takiego bliskiego przyjaciela, Wojciecha Łuczywo. Co tam potem się jakoś z nimi stało, to już nie pamiętam, ale w każdym razie on ją znał. No i ja ją w ten sposób poznałem, właściwie z widzenia, bośmy tam się sobie nie przedstawiali wtedy. To nie była taka moda, żeby się tam bawić w takie ceremonie. Pan Max Radko. Na Ziemi odbyło się ponad 2,5 tysiąca próbnych wybuchów jądrowych i dwa bojowe. Jak pan sądzi, dlaczego ich wpływ na liczbę chorych na nowotwory jest przez ekologów pomijany, a pierdzące krowy są według nich śmiertelnym zagrożeniem dla całej planety? Domyślam się dlaczego, ale liczę na błyskotliwą jak zawsze odpowiedź. No, jak to? No, jest pomijany z prostego powodu. No, nikomu z likwidacji arsenału jądrowego nic nie przyjdzie. Przecież nie będzie można handlować limitami radioaktywności i tak dalej. Natomiast limitami dwutlenku węgla czy metanu można handlować. W związku z tym tutaj jest interes, a tam nie ma. Pamiętam z lektury, ale to już dawno, że na skutek tych wybuchów jądrowych, prób jądrowych, zwłaszcza z bombami wodorowymi, poziom strontu, bo to przedostały się do stratosfery te wszystkie miazmaty, poziom strontu promieniotwórczego wzrósł wielokrotnie. Wzrósł wielokrotnie. No pamiętam, jak była taka sowiecka próba, car bomby na Nowej Ziemi. To tam chyba 58 megaton tam zdetonowali sowieciarze. No to pamiętam, że północne niebo, to była zima, północne niebo przez kilka dni było takie wiśniowo-czerwone. Nikt nie wiedział dlaczego, bo to te wiadomości o tej próbie oczywiście były ściśle tajne. W Anglii spadł deszcz radioaktywny i tam później nawet, no w Anglii to wiedziano więcej na ten temat niż u nas. Kobiety angielskie, tam delegacja jakichś kobiet angielskich zwróciła się do Niny Chruszczowej, żeby tam wpłynęła na męża, żeby tak nie dokazywał bardzo z tymi bombami wodorowymi. Rzeczywiście to no jest coś na rzeczy.
Pan Andrzej Kowalski. Szanowny redaktorze, czy może mi pan powiedzieć, jakie podatki płaci polski kościół katolicki? Mam wiele sporów z kolegą na ten temat. Kiedy próbuję mu coś wyjaśniać, bardzo się denerwuje, że kościół nie płaci nic. W momencie, gdy przedstawiam mu problem zwolnień podatkowych przez zachodnie korporacje i markety, jest mu to obojętne. A gdy tylko wchodzi na temat kościoła, jest pełen emocji. Czy ta propaganda krytyki Kościoła jest na tyle skuteczna, że ludzie są po prostu ślepi? Pozdrawiam i życzę zdrowia. No to nieprawda, że Kościół nie płaci żadnych podatków. Pański kolega jest źle poinformowany. Kościół płaci podatek dochodowy. On jest naliczany ryczałtowo od liczby parafian. I parafia płaci podatek. Także Kościół płaci podatek dochodowy. Niezależnie od tego jeszcze Kościół płaci rozmaite podatki pośrednie, na przykład no jak cokolwiek kupuje, energię elektryczną, czy tam benzynę, czy cokolwiek innego, wodę, to płaci podatki pośrednie ukryte w cenach tych towarów, więc tak jak każdy inny konsument. W związku z tym nieprawdą jest, że Kościół nie płaci podatku. Tak nie jest. Płaci podatki, podatek pośredni dochodowy, bezpośredni dochodowy i podatki pośrednie. No to, że pański kolega jest taki rozjątrzony, to moim zdaniem jedna z przyczyn tego jest to, że on po prostu nie wie, tylko no, tym zdenerwowaniem usiłuje pokryć tę swoją ignorancję. Być może, że celowo się w nią wprowadza. Edward S. Wielmożny panie redaktorze, dwa pytania. Co pan sądzi o bajkach Stanisława Trembeckiego, który w mojej ocenie niesłusznie został zapomniany na rzecz Krasickiego? Jak pan definiuje libertynizm? Odnoszę wrażenie, że niektórzy dziennikarze z mediów rozmodlonych nie do końca znają definicję tego pojęcia, spłycając je do antyklerykalizmu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Zdrowia i uśmiechu na każdy dzień. No, moim zdaniem Ignacy Krasicki, jeśli chodzi o zalety literackie, to niewątpliwie, znaczy ja tak uważam, że stał na wyższym poziomie od Trembeckiego. Także jego tutaj, nie, to nie powód, żeby o Trembeckim zapominać, ale Krasicki po prostu był lepszym poetą w swoim rodzaju, w związku z tym jego pozycja w literaturze jest całkowicie zrozumiała. Natomiast jeśli chodzi o libertynizm, no on właściwie nie jest antyklerykalizmem tak sam z siebie. Jego, jak gdyby, to jest skutek uboczny, bo libertynizm to jest całkowita amoralność. Odrzucenie jakiejkolwiek moralności chrześcijańskiej też, ale bo to jakiejkolwiek, to i tej tak samo. I to jest istota libertynizmu, że polega on na odrzuceniu wszelkiej moralności. Więc to oczywiście może być przez niektórych uważane za antyklerykalizm, ale to jest, jak mówię, skutek uboczny. Głównym takim rdzeniem libertynizmu jest odrzucenie jakiejkolwiek moralności. Pan Damian Jurczyk. Szanowny, a i wielce trudny do rozbawienia, panie Stanisławie, no prawdę. Kolejne pytania. Czy ma pan lub miał pan jakieś zwierzęta? No, kiedyś jak byłem dzieckiem, to mieliśmy w domu kota. Właściwie nawet dwa koty. Jeden się nazywał Bielasek, a drugi Mruczek. A teraz nie mam. Gdy brakuje panu motywacji lub chęci w czasie pisania książki, to co pan wtedy robi? Pozdrawiam i życzę panu, żeby popularność pana kanałów rosła jak uszy Urbana. Oj, no nie wiem, czy pan tutaj, no ale mniejsza. Nawet jeśli pan jest złośliwy, to każdemu rosną uszy, każdemu człowiekowi do późnej starości, więc tutaj pan Jerzy Urban nie jest wyjątkiem. Jak brakuje mi motywacji, to przerywam.
To przerywam, bo to najgorzej jest tam tak na siłę coś robić. Tu przy pisaniu, to ja zresztą książek tak nie piszę, tylko piszę krótsze formy, robię. W związku z tym, no, jeżeli na przykład nie wiem, o czym napisać, to nie piszę. Dopiero jak już wiem, o czym mam napisać, to wtedy zaczynam. I pan Michał Chodorkowski. Nigdy jego tam mam być oficerem prowadzącym. No co za pomysły. Szanowny Stanisławie Stefanowiczu Michalkiewicz, tu nadaje Chodorkowski, cały czas nadaje z Władywostoku, gdzie nająłem się do pracy jako ładowacz drobnicy w porcie morskim. Nadal rezyduję w hostelu dla robotników, gdzie przydzielono mi pokój z obywatelami Azji Środkowej. Moi towarzysze okazali się praktykującymi muzułmanami, w związku z tym przed wschodem słońca zaczynają modlitwę, rozkładają dywanik w stronę Mekki, biją pokłony, recytują wersy Koranu. Ja w tym czasie udaję, że śpię, ale tak naprawdę obserwuję ich jednym otwartym okiem. Gdy tak obserwuję, to ciągle rozmyślam, a od pytań do aktualnego cykielu aż mi się włosy jeżą na głowie. Oto jakie naszykowałem na dzisiaj pytania. Pierwsze. Zbliża się rocznica katastrofy smoleńskiej. W związku z tym powrócą oskarżenia wobec Rosji o udział w zamachu oraz nastąpi umacnianie martyrologii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Czy bierze pan pod uwagę udział Rosji w rzekomym zamachu? Czy Putin miał powody usunąć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, skoro wojna gruzińsko-rosyjska o status Osetii Południowej w zasadzie została przez Rosję wykrana? Czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński faktycznie wierzy lub wierzył w zamach, czy tylko cynicznie gra? Czy pana zdaniem Antoni Macierewicz przypadkiem nie uwierzył we własną propagandę i przy okazji nie dostał czegoś na kształt paranoi? Czy kiedykolwiek doczekamy się prawdy o Smoleńsku? Czy sprawa jest już przegrana? Czy Rosja może brać udział w podsycaniu teorii o zamachu? No ja wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem. Mówiłem, że 10 kwietnia 2010 roku Rosja nie miała żadnego interesu w zabijaniu polskiego prezydenta na swoim terenie w sposób, który tam mimo wszystko ściąga na nich jakieś podejrzenia. Dlatego, że prezydentowi Kaczyńskiemu całą politykę wschodnią zlikwidował pół roku wcześniej, 17 września 2009 roku, prezydent Barack Obama, podejmując ten słynny reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. I prezydent Kaczyński nie stanowił już wtedy, w kwietniu 2010 roku, dla Rosji żadnego problemu. Był całkowicie nieszkodliwy. Jeżeli natomiast kogoś podejrzewam o zamach, jeśli w ogóle miał miejsce zamach, a nie katastrofa, to bardziej bym podejrzewał tu starych kiejkotów naszych. Dlatego, że oni rzeczywiście mieli pewien interes w zamknięciu, uciszeniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No a poza tym, jeśli miałby być zamach, no to ktoś musiał wsadzić bombę i to przed lotem prezydenta Kaczyńskiego. Bo przecież przed tym, w okresie między remontem tego samolotu w Samarze a tą tragedią, jaka się rozegrała 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, to mnóstwo dygnitarzy tymi samolotami latało, więc nie sądzę, żeby latali z bombami tam na pokładzie czy w skrzydłach. Tę bombę ktoś by musiał włożyć i to nie w powietrzu, tylko w Warszawie. W związku z tym, no ciekawe, kto to był, jeśli w ogóle miał miejsce zamach. Ja rozmawiałem z dwoma osobami, które tam miały styczność. Po pierwsze z takim panem z Kanady, który miał być nawet przewodniczącym tego zespołu badawczego, i jest specjalistą od właśnie katastrof lotniczych, ale on dostał zawału serca i w związku z tym no nie mógł tutaj, ale opracował na rzecz tej komisji, na prośbę pana profesora Nowaczyka, taki krok po kroku metodę analizy. I się, jak mi mówił, przekonał się, że tu całkiem inaczej się odbywa. Natomiast druga osoba, która
to pan profesor Szuladziński, z którym rozmawiałem w Australii. On tam nie chciał się kategorycznie wypowiadać na temat, czy to zamach, czy nie, no nie zamach, natomiast powiedział mi tylko tyle, że pan Antoni Macierewicz wyciąga przesadne wnioski z różnych tych i on nie chciałby tego tutaj firmować, więc tak to wygląda. Natomiast co do Jarosława Kaczyńskiego, czy on wierzy, czy nie wierzy, no ja powtarzam, że Jarosław Kaczyński jest zwierzęciem politycznym. Jak się zorientował, że to służy dwóm celom, tak zwane dochodzenie do prawdy, dochodzenie do prawdy, w końcu dochodziliśmy przez 10 lat, żeśmy nie doszli. Przecież ani na centymetr żeśmy się do prawdy nie zbliżyli, że to pełni dwie bardzo użyteczne politycznie funkcje. Właśnie na co pan zwrócił uwagę, że tu kult prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no bo co innego, jak to on podczas pełnienia obowiązków państwowych został zamordowany przez jakichś wrogów Polski, a co innego, gdyby po prostu zginął w katastrofie, no to też szkoda, ale już nie ma miejsca dla kultu, żadnego bohaterstwa w tym nie ma. Natomiast jeśli został zamordowany, no to całkiem inaczej to wygląda. Więc stąd taki tutaj sugestie, że a poza tym to znakomicie służy i służyło, teraz już sam Jarosław Kaczyński to wygasił, ale znakomicie służyło takiemu emocjonalnemu rozhuśtywaniu sporej części społeczeństwa. No to dlaczego z czegoś takiego rezygnować? Drugie pytanie. Jak ocenia pan wystąpienie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na placu w Tbilisi w 11 lat po katastrofie w Smoleńsku? No, Lech Kaczyński przyleciał do Tbilisi, żeby tam powstrzymać Putina. I tam w otoczeniu innych jeszcze prezydentów. Moim zdaniem nie to powstrzymało Putina, tylko francuski prezydent Emmanuel Macron, który poprosił Putina, żeby po prostu rosyjskie wojska nie wkroczyły do Tbilisi. Bo inaczej no, będzie trudno tutaj utrzymać takie normalne stosunki, zwłaszcza strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, na którym Rosji też zależy. No i w związku z tym, to, moim zdaniem, to było decydującym czynnikiem. Myślę, że Lecha Kaczyńskiego, jeśli by tam przyszło co do czego, to nikt by się nie przestraszył. Trzecie pytanie wreszcie. Czy zna pan przykłady z historii, aby przywódca jednego kraju stał za zamachem na przywódcę drugiego kraju? No mnóstwo takich przykładów z historii jest, daleko nie szukając. CIA przygotowała chyba kilkanaście zamachów na Fidela Castro. Wszystkie nieudane, ale wiele zamachów było udanych, także mnóstwo. Jaki to przykład? Przywódca jednego kraju stał za zamachem. No, na przykład Stanisław August, nasz król ostatni. Wiele na to wskazuje, że został otruty przy pomocy filiżanki rosołu. To sam się nie otruł, tylko było takie śledztwo nawet tego, kto tam produkty wydawał, kucharza i tak dalej, ale w końcu na niczym się skończyło, więc widocznie ktoś wpływowy i potężny to osłaniał całe śledztwo. I taką melancholijną uwagą, że już się od tego nie dowiemy, jak było naprawdę, kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.